A więc w poprzednim filmie omawiałam ten cykl, cykl jajnikowy, co się dzieje w jajniku. I teraz będziemy omawiać sobie hormony. Czyli tak, najpierw może uwzględnijmy to, że mamy coś takiego w mózgu, co jest przysadką. Czyli tak, mamy przysadkę regulowaną przez podwzgórze. Nie wiem, co to kółko miało oznaczać. Chyba to miał być mózg, ale coś nie wyszło. Podwzgórze. Przysadka wydziela hormony tropowe, które oddziałują na różne narządy. W tym przypadku będą to gonadotropiny, bo będą one dotyczyć gonad, czyli naszych narządów rozrodczych, czyli jąder i jajników. W tym przypadku mówimy o jajnikach, bo to jest cykl jajnikowy. Będzie to FSH, hormon folikulotropowy, i LH, hormon luteinizujący. Hormon FSH będzie odpowiadał za powstawanie folikul, czyli inaczej z angielskiego pęcherzyka grafa, z którego zostanie uwolniona komórka jajowa. Polecam obejrzeć właśnie ten poprzedni film, bo tam wszystko jest wytłumaczone. Okej. I teraz tak, skoro są to hormony tropowe, czyli gonadotropiny, to będą one oddziaływać właśnie na nasze gonady, czyli właśnie na nasze jajniki. I tu mamy jajniki. I właśnie FSH będzie oddziaływać na jajnik do tego, żeby wytwarzać pęcherzyk grafa. Oddalimy trochę. Pęcherzyk grafa. A wraz ze wzrostem pęcherzyka grafa, który będzie nam sobie tak rósł. Tu mamy komórkę jajową. I to wszystko to jest pęcherzyk grafa i on ma komórkę jajową oraz komórki ziarniste. I jak widać, wraz ze wzrostem pęcherzyka grafa będzie nam wzrastać ilość komórek ziarnistych. Komórki ziarniste. A te komórki wydzielają estrogen, progesteron i inhibinę. I inhibina ogólnie hamuje nam FSH. Tak więc dlatego też widać, w jaki sposób gonadotropiny, takie jak FSH i LH, wpływają na poziom hormonów jajnikowych. Czyli jak będziemy stymulować przysadkę do wydzielania gonadotropin, czyli FSH i LH, będą one stymulować jajniki do wzrostu produkcji pęcherzyków grafa, bo w FSH to stymuluje syntezę pęcherzyków grafa, tak jakby dojrzewanie, nie syntezę, stymuluje dojrzewanie, no bo tu widać, że to dojrzewa. No i wraz z dojrzewaniem pęcherzyków grafa wzrasta ilość komórek ziarnistych w tych pęcherzykach grafa, bo to jest komórka jajowa. A te komórki ziarniste produkują estrogen, progesteron i inhibinę. Tak więc w ten sposób będzie nam wzrastać ilość hormonów takich jak estrogen i progesteron. Więc tutaj mamy na przykład hormony przysadkowe FSH i LH wydzielane przez przedni płat przysadki, które oddziałują nam na jajnik, czyli na nasz gruczoł, który potem wydziela hormony jajnikowe. Hormony jajnikowe. Okej, tak więc. I potem te hormony jajnikowe wpływają na macicę, czyli na jej grubość, wielkość i na jej odbudowę. Okej, więc teraz sobie zrobimy taki schemat. A więc teraz podpisałam sobie trzy fazy, które omawiałam w poprzednim filmie. Faza folikularna, czyli faza tworzenia, dojrzewania pęcherzyka grafa. Faza owulacyjna, czyli to jest faza uwolnienia komórki jajowej do jajowodu. I następnie faza lutealna, czyli faza dojrzewania ciałka żółtego. Ponieważ jak komórka jajowa zostanie uwolniona do jajowodu, to pozostałość, czyli ten pęcherzyk grafa, to znaczy pozostałość jego, przekształci się w ciałko żółte. Ciałko żółte do jajowodu.
Tak więc pierwsza faza, faza folikularna, odnosi się do dojrzewania właśnie tego pęcherzyka grafa, czyli tutaj. Kolejna faza, to są pierwsze 13 dni. Potem 14 dzień, uwolnienie komórki jajowej z pęcherzyka grafa do jajowodu w celu potencjalnego jej zapłodnienia. Dzień 14, faza owulacyjna, dlatego tu napisałam 14. I potem dzień 15 do 28, czyli pełny cykl jajnikowy 28 dni. To jest pozostałość pęcherzyka grafa, czyli wszystko oprócz komórki jajowej. Przekształca się w ciałko żółte i to jest faza lutealna. I teraz tak, podzieliłam tutaj na taki schemat na gonadotropiny, czyli właśnie FSH i LH, na cykl jajnikowy, czyli zmiany pęcherzyka grafa, na hormony jajnikowe, czyli estrogeny, progesteron, inhibinę, czyli... Może oddalimy trochę. Czyli to, co jest tutaj. Oraz na cykl maciczny, czyli zmiany na endometrium macicy. Więc tak, zapiszemy sobie gonadotropiny jako te tutaj. Potem hormony jajnikowe wydzielane przez komórki ziarniste. To będą te tutaj. Potem cykl jajnikowy to będzie dojrzewanie tego pęcherzyka grafa, to będzie tutaj. I cykl maciczny to będą zmiany w obrębie macicy spowodowane tymi hormonami jajnikowymi, czyli właśnie estrogenami i progesteronami. Czyli jeszcze raz, podwzgórze stymuluje przysadkę do wydzielania hormonów tropowych, czyli gonadotropin. W przypadku gonad, gonadotropiny to są FSH i LH. I one stymulują jajnik, FSH stymuluje jajnik do dojrzewania pęcherzyka grafa. Ten pęcherzyk przez to, że dojrzewa, to wzrasta ilość estrogenu, progesteronu i inhibiny, czyli hormonów wydzielanych przez jajnik, czyli jajnik produkuje więcej hormonów jajnikowych. A więc tak, wszystko się zaczyna, kiedy mamy zwykły, mały pęcherzyk grafa, który sobie zaczyna po prostu coraz bardziej rosnąć, aż w momencie owulacji on pęka, bo jest aż tak duży, że pęka i uwalnia nam tą komórkę jajową do jajowodu, tak jak mówiłam tutaj. Czyli kończy się nam faza folikularna dojrzewania pęcherzyka grafa, a zaczyna się nam faza owulacji, która trwa no tylko ten 14 dzień, czyli uwolnienia tej komórki jajowej do jajowodu. I tu wszędzie te komórki ziarniste. No i skoro nam ten pęcherzyk grafa wzrastał, no to musiała nam wzrosnąć też ilość hormonów, bo tak jak mówiłam, gonadotropiny, czyli FSH, stymuluje wzrost pęcherzyka grafa, ponieważ stymuluje jajniki. Tak więc podczas tego cyklu nasze FSH także musiało wzrosnąć. I uwaga, ono tutaj wzrośnie. Dobra. To jest nasze FSH, które będzie nam stymulować właśnie rozwój pęcherzyka grafa. I ono wzrośnie najbardziej w momencie, kiedy największy będzie pęcherzyk grafa, czyli w momencie, kiedy ten pęcherzyk po prostu pęknie. Wtedy FSH będzie jak największe, bo już tak bardzo będzie stymulować rozwój tego pęcherzyka, że on aż pęknie, bo będzie aż taki duży. Więc to jest nasze FSH. Natomiast nasz hormon LH. Ok, czyli FSH, ok. Zaraz omówimy jeszcze LH. I skoro nam działa FSH, pobudzał nam jajniki do rozwoju pęcherzyka grafa, to skoro pęcherzyk grafa się rozwinął, to znaczy, że wzrosła nam ilość komórek ziarnistych, więc wzrosła nam ilość estrogenu, progesteronu i inhibiny. Więc teraz musimy się zająć hormonami jajnikowymi, czyli właśnie będziemy mieli estrogen, który będzie stopniowo sobie rósł w odpowiedzi na działanie właśnie FSH, który stymulował jajnik, do wzrostu pęcherzyka grafa i do, przez to tym samym, do wzrostu ilości komórek ziarnistych, a tym samym wydzielanych przez nich hormonów, czyli estrogenu. Więc estrogen też sobie rośnie, progesteron też sobie zaczyna rosnąć.
trochę mniej, ale też. I inhibina też sobie rośnie. I teraz tylko zmienię sobie kolory, żeby się nie myliło. Więc to będzie estrogen. To będzie progesteron. I inhibina. I teraz zajmiemy się tym, ok, więc wszystko widać. Teraz zajmiemy się LH, hormonem luteinizującym. On będzie rósł bardziej niż FSH, ponieważ on rośnie aż o tyle. To jest hormon LH, ponieważ, tak jak mówiłam, inhibina hamuje FSH. Więc przez to, że inhibina też będzie wzrastać, tak jakby FSH sam siebie zahamuje. FSH będzie stymulował jajnik do dojrzewania pęcherzyka grafa. Przez to, że pęcherzyk grafa się będzie powiększał, będzie wzrastać ilość komórek ziarnistych, które produkują estrogen, progesteron i inhibinę, a inhibina hamuje FSH, więc to będzie takie sprzężenie ujemne zwrotne, bo ta inhibina będzie też hamować automatycznie to FSH. Dlatego też to FSH będzie na niższym poziomie, mimo że będzie dalej rosło, widać tutaj wzrost, i tak będzie na niższym poziomie niż LH, bo te FSH jest hamowane przez tą inhibinę. Więc w wyniku FSH dojrzewa pęcherzyk grafa, komórki ziarniste, i te komórki ziarniste wpływają na, po prostu wzrasta synteza hormonów jajnikowych przez komórki ziarniste, które są w jajniku. No i tu widać wzrost właśnie estrogenu, progesteronu i inhibiny. No i przez to, że wzrasta nam ilość inhibiny, to zaczyna nam spadać nam poziom FSH. Więc inhibina cały czas utrzymuje to FSH na niskim poziomie, niższym niż LH na przykład, bo LH już nie podlega tej regulacji inhibiny. No i przy okazji, że inhibina wzrasta, to FSH zaczyna spadać. Ok, i to jest już faza owulacji, dzień 14, kiedy wszystko osiąga swój szczyt, że tak powiem. Kiedy ta komórka jajowa jest uwolniona. Dobra, i co się dzieje dalej? Dalej komórka jajowa sobie gdzieś tam idzie. No i teraz jeszcze nie wiadomo, czy będzie zapłodnienie, czy nie będzie. Więc na razie nasz pęcherzyk grafa przekształci się w coś takiego, co się nazywa ciałko żółte. I ciałko żółte ogólnie powoduje wzrost ilości progesteronu i wzrost ilości inhibiny. Wzrost ilości progesteronu i wzrost ilości inhibiny. Natomiast dlatego też wzrost progesteronu będzie następował właśnie w wyniku tego ciałka żółtego i będzie występował także wzrost ilości inhibiny. Natomiast warto też dodać to, że w momencie, kiedy tutaj estrogeny będą tak wysoko rosły, to zajdzie nam właśnie to sprzężenie ujemne zwrotne, czyli przez to, że wzrośnie nam ilość hormonów wydzielanych przez jajnik, one będą tak jakby hamować automatycznie to, co doprowadziło do ich powstania. Więc przez to, że estrogeny tutaj tak bardzo wzrosną, najbardziej ze wszystkich hormonów, one zahamują tak jakby FSH, będą obniżać jakby ilość tego FSH, po to, żeby te estrogeny spadły, więc te estrogeny wykonują tutaj sprzężenie ujemne zwrotne i ilość estrogenu automatycznie sama zaczyna tutaj spadać. Natomiast nie dotyczy to, jak widać, ten spadek progesteronu i inhibiny, dlatego że one są, uwaga, tak jak mówiłam, stymulowane z drugiej ręki, to znaczy one mają jeszcze stymulację od tego ciałka żółtego, więc nawet jeżeli FSH będzie spadać, i będzie przez to spadać ilość, jeżeli estrogen będzie wzrastać i będzie hamować FSH przez sprzężenie ujemne zwrotne, co teoretycznie też powinno spowodować nie tylko spadek estrogenu, ale też progesteronu i inhibiny, no bo to jest jakby ta sama grupa hormonów jajnikowych podlegająca regulacji hormonom przysadki,
To tak się nie dzieje, dlatego że progesteron i inhibina są także produkowane przez ciałko żółte. Więc tak się nie dzieje. Okej. Okay. No i właśnie ten wzrost estrogenu powoduje spadek ilości FSH i ilości LH, bo właśnie to jest to sprzężenie ujemne zwrotne. Kiedy estrogen osiąga swój szczyt, to powoduje spadek tych hormonów przysadkowych. Dlatego też spada nam LH i FSH i one sobie na razie idą w takiej niskiej linii. I teraz tak, co się dzieje w macicy w tym czasie? Faza folikularna trwa od 1 do 13 dni, faza owulacji to jest 14 dzień, faza lutealna, tak jak mówiłam w poprzedniej filmie, 15-27. W pierwszym etapie mamy fazę menstruacji. Menstruacja, czyli złuszczanie się endometrium, to znaczy macica ma naczynia krwionośne, te naczynia krwionośne obumierają, zaciskają się, przez co nie ma dopływu krwi z tlenem do macicy, przez co nie ma dotlenienia tej tkanki i ona po prostu obumiera i jest martwica i złuszcza się i zostaje wydalana wraz z krwią. Więc to jest złuszczanie endometrium, czyli błony śluzowej macicy. Trwa ona około 6 dni. I tutaj właśnie to wszystko to jest błona śluzowa macicy, jakby ona spada jej, że tak powiem, grubość. Następnie mamy kolejną fazę, fazę proliferacyjną. Czyli fazę odbudowy. Ta macica zaczyna nam się odbudowywać. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie zaczynają nam wzrastać hormony jajnikowe, a ja mówiłam, że estrogen i progesteron to są hormony potrzebne do odbudowy macicy, więc przez to, że tych hormonów jest tak mało, to menstruacja zachodzi. A w momencie, kiedy te hormony w wyniku działania właśnie FSH, LH zaczynają wzrastać, to zaczyna się wzrastać także jakby objętość macicy i ona się odnawia. Więc bezpośrednio ten cykl jajnikowy ma wpływ na cykl maciczny, bo tak, przysadka wpływa na jajniki, na cykl jajnikowy zachodzi, cykl jajnikowy powoduje, że powstaje nam więcej hormonów jajnikowych, a wzrost hormonów jajnikowych powoduje wzrost jakby aktywności macicy i jej odbudowy. Więc teraz jest faza proliferacja, czyli odbudowa tego endometrium i następnie już mamy taką full grubą macicę, endometrium w sensie, to jest faza wydzielnicza od dnia 15 właśnie do 27, tak samo jak ta faza lutealna, ponieważ faza lutealna będzie dotyczyła powstawania ciałka żółtego i jego przemian. Dlatego, że w tym momencie my jeszcze nie wiemy, co się stanie z tą komórką jajową. Jeszcze mamy taką nadzieję, że może ona ulegnie zapłodnieniu. Dlatego też w razie czego wzrost tych hormonów powoduje odbudowę macicy, bo w tej fazie wydzielniczej macica przygotowuje się na implantację, czyli potencjalne zagnieżdżenie zygoty, tego zarodka, który ma się rozwinąć. Więc ona się tutaj przygotowuje. Bo jeszcze nie wiadomo, czy ta komórka jajowa się zapłodni, czy jednak nie. I właśnie mamy to ciałko żółte. I w momencie, kiedy nie będzie zapłodnienia, ciałko żółte będzie nam zanikać. Ono się przekształci w ciałko tak zwane białawe i po prostu zaniknie. Natomiast jeżeli będzie ciąża, to damy minus, a jeżeli będzie ciąża, to ciałko żółte się powiększy i te hormony będą utrzymywać się na stabilnym poziomie, czyli ten progesteron i inhibina. Natomiast w tym przypadku będziemy omawiać opcję, w której nie dochodzi do zapłodnienia i powstaje nam ciałko białawe, a nie ciałko żółte ciążowe. Więc w momencie, kiedy powstaje nam ciałko białawe, czyli ciałko żółte, które produkowało nam progesteron i inhibinę, zanika nam jakby źródło naszego progesteronu, no to progesteron zaczyna spadać. Progesteron zaczyna spadać. Inhibina też zaczyna spadać, no bo ciałko żółte zanikło. Czyli z powodu niskiego poziomu FSH poziom estrogenu nam spada. A z powodu tego, że nie doszło do zapłodnienia i zanika nam ciałko żółte, spada nam ilość inhibiny i progesteronu, które było produkowane przez ciałko żółte,
No i ten taki drastyczny spadek tych hormonów powoduje nam z powrotem powrót do fazy menstruacyjnej, czyli już wtedy wiemy, że nie doszło do zapłodnienia, bo powstało nam ciałko białawe, czyli już wiemy, że ta komórka jajowa nie stała się dojrzałą komórką jajową, tylko zatrzymała się w fazie oocytu drugiego rzędu i my w tej fazie menstruacji chcemy się tej komórki jajowej pozbyć poprzez wydalanie ją z tym złuszczającym się endometrium, dlatego że nie doszło do zapłodnienia, więc pozbywamy się tej komórki jajowej w ten sposób. I przez to, że spada nam ilość hormonów, to do tej menstruacji dochodzi, dlatego że tak jak widać, była korelacja między rozbudową macicy i jej odnową, a wzrostem hormonów. Wzrost tych hormonów powodowało, że macica stawała się właśnie odżywiona, dotleniona, a przez to, że te hormony zaczynały spadać, to macica stała się, no, uległa tej martwicy po prostu. Więc tutaj widać korelację, że hormony jajnikowe, czyli estrogen i progesteron, umożliwiają odbudowę macicy, większy przepływ krwi w niej, dotlenienie jej. Jak one zaczęły spadać, to zaczęła zachodzić menstruacja, czyli właśnie złuszczanie tego endometrium, w tym celu, aby właśnie pozbyć się tego oocytu drugiego rzędu, no bo nie doszło do zapłodnienia. Inaczej by było, gdyby doszło do zapłodnienia, w tym momencie by nie było spadku tego hormonu, tych hormonów jajnikowych, dlatego że ciałko żółte by nie zanikło, bo w momencie, kiedy jest zapłodnienie, ciałko żółte nie zanika, tylko przekształca się w ciałko żółte ciążowe, czyli cały czas jest na stabilnym poziomie produkcja progesteronu i produkcja inhibiny. I wtedy nie ma menstruacji, jak jest zapłodnienie, no bo nie chcemy się pozbyć żadnego oocytu. No i ilość hormonów też jest na wysokim poziomie, co nam gwarantuje utrzymanie macicy, no bo chodzi o to, żeby macica była gotowa do właśnie implementacji tego zarodka i była w dobrej formie, że tak powiem. No i tak, jak mamy to ciałko żółte i załóżmy, że teraz jest ta ciąża, do zapłodnienia doszło, no to pojawia się wtedy inny hormon, który będzie zastępował nam hormon LH, dlatego że hormon LH warunkuje działanie ciałka żółtego. Natomiast potem pojawia się nam tak zwana gonadotropina kosmówkowa. Gonadotropina kosmówkowa, która jest wydzielana właśnie przez jedną z błon płodowych, czyli kosmówkowa. I ona po prostu utrzymuje to ciałko żółte przy życiu, że tak powiem. Jest odpowiednikiem właśnie tego hormonu luteinizującego, który działa w tej fazie lutealnej. Bo faza lutealna to jest faza przemian ciałka żółtego, czyli faza lutealna dotyczy powstawania ciałka żółtego i jego przemian w ciałko białawe lub w ciałko ciążowe, w zależności od sytuacji. Więc pojawia się w ciąży ta gonadotropina kosmówkowa po to, żeby utrzymać to ciałko żółte przy życiu i żeby te hormony nam nie spadły, żeby nie zaszła nam właśnie ta złuszczanie endometrium, tylko żeby hormony były na wysokim poziomie i żeby endometrium macicy było grube i silne. I następnie, tak jak mówiłam, parę miesięcy później funkcję ciałka żółtego przejmuje łożysko, które wtedy ono zajmuje się wydzielaniem progesteronu. Tak więc mamy właśnie fazę menstruacyjną, proliferacyjną i wydzielniczą, jeżeli chodzi o cykl maciczny. Jeżeli chodzi o hormony, to tak to wygląda. Czyli wszystko wpływa na wszystko. Jeżeli chodzi o hormon luteinizujący, to jego konkretną funkcją jest to, że on produkuje androstendion, który będzie naszym prekursorem do syntezy estrogenów. Czyli androstendion pod wpływem komórek ziarnistych jest przekształcony w estrogen. Czyli hormon luteinizujący ma wpływ też na powstawanie estrogenu, ale po prostu w trochę inny sposób niż hormon FSH, bo FSH stricte dotyczy dojrzewania pęcherzyka grapa. I ten hormon FSH i LH oczywiście dotyczą one i jąder, i jajników, a tutaj pokazałam tylko, co się dzieje w przypadku cyklu jajnikowego, a nie to, co się dzieje z nimi w jądrach, bo tam one będą stymulować już na przykład syntezę testosteronu. A więc tak to ogólnie wygląda. Jakby ktoś chciał się jeszcze raz przyjrzeć temu wszystkiemu. Dobra. To by było na tyle. Polecam obejrzeć poprzedni filmik, bo tam wszystko jest wytłumaczone.